Na wzmożone wypadanie włosów wiosną i latem może mieć wpływ kilka czynników. Między innymi mróz, który zimą mógł uszkodzić mieszki włosowe. Suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach mogło doprowadzić do przesuszenia włosów. Włosy mogły stać się łamliwe i kruche. Również noszenie ciasnego i nieoddychającego nakrycia głowy mogło spowodować, że włosy osłabły. Wpływ na jakość naszych włosów ma również dieta. Ważne, żeby była bogata w świeże warzywa i owoce. W okresie zimowym często niestety tak nie jest i dlatego w okresie wiosenno-letnim odczuwamy również skutki niedoborów minerałów i witamin. Kiedy zauważymy pogorszenie jakości włosów, kiedy zauważymy, że włosy znacznie wypadają, powinniśmy zwrócić uwagę właśnie na jadłospis i zweryfikować go. Warto zrezygnować z wysoko przetworzonej żywności, wprowadzić więcej świeżych owoców i warzyw. Jest dużo metod domowych, które mogą odżywić i wzmocnić nasze włosy. Polecamy zabiegi naturalne z wykorzystaniem na przykład naturalnych olejów, takich jak olej kokosowy czy arganowy. Można nałożyć taki olej na wilgotne włosy, zawinąć włosy ciepłym ręcznikiem i utrzymać taki kompres przez mniej więcej godzinę. Istnieją jeszcze inne tak zwane babcine metody, którymi możemy się tutaj posiłkować. Między innymi możemy nałożyć na włosy maseczkę z surowego jajka bądź z siemienia lnianego. Również często zalecamy różnego rodzaju płukanki na bazie wyciągów roślinnych, na przykład z rumianku, nagietka czy zielonej herbaty. Kiedy zauważymy u siebie problem z włosami, kiedy włosy intensywnie wypadają bądź pogarsza się ich kondycja, możemy udać się do lekarza dermatologa, który pomoże rozpoznać przyczynę tego problemu i zaleci odpowiednią terapię. Wypadanie włosów niestety również może mieć przyczyny zdrowotne, na przykład hormonalne czy związane z innymi schorzeniami. Dlatego też powinniśmy zawsze skonsultować ten problem z lekarzem.